W moim projekcie badawczym zajmuję się sposobami na kolektywne dzielenie się trudnymi doświadczeniami. Szczególnym moim zainteresowaniem wśród tych trudnych doświadczeń jest żałoba i utrata kogoś lub czegoś bliskiego. W moich realizacjach poszukuję elementów dających poczucie bezpieczeństwa, ale też poszerzania pola relacji. Utylitarny wymiar sztuki jest dla mnie bardzo istotny, dlatego staram się, żeby to, co robię, mogło służyć innym. Zdecydowana większość moich aktywności w obrębie projektu doktorskiego zakłada uczestnictwo innych osób. Postaram się teraz pokrótce przedstawić, czym się zajmuję, co udało mi się zrealizować oraz w jaki sposób w kontekście indywidualnego planu badawczego. No i tak, właśnie tematem utraty i żałoby interesowałam się już przed podjęciem studiów doktoranckich, ale na samym początku pracy nad projektem uznałam, że dobrym pomysłem będzie poszerzenie mojej wiedzy w tym temacie. Sięgnęłam więc po lektury będące dziennikami, skrupulatnie opisującymi indywidualne procesy żałoby, ale też po lektury będące historycznym zapisem stosunku człowieka do śmierci. Tak jak na przykład tutaj klasyczna pozycja Filipa Ariesa Człowiek i śmierć, ale też po lektury, które dotykają dokładnie tego, co mnie interesuje najbardziej, czyli tego elementu kolektywnego w żałobie. No i tutaj na przykład bardzo cenna była dla mnie książka pod tytułem Rebellious Mourning, The Collective Work of Grief, autorstwa Cindy Milstein. No i uważam to za bardzo istotny element mojej pracy, który niejako zbudował dla mnie trzon pojęciowy, pozwolił na analizę różnych obrzędów historycznych oraz utwierdził mnie w przekonaniu, że moje badania związane z tym wspólnotowym przeżywaniem trudnych doświadczeń są istotne. Kolejno szukałam wsparcia merytorycznego oraz instytucjonalnego dla moich aktywności. Podjęłam współpracę z psycholożką Edytą Wierzbicką, z którą konsultowałam przebieg prowadzonych przeze mnie wydarzeń oraz wywiadów. Przy okazji jednej z performatywnych kolacji współpracowałam też z osobą kuratorską Tomkiem Pawłowskim Jarmołajewem, a podczas udziału w Biennale Zielona Góra z kuratorką Joanną Sokołowską. I tutaj obie te współprace były dla mnie bardzo wzbogacające. No i umożliwiły też rozwój mojej praktyki artystyczno-badawczej. W IPB wśród współprac wymieniam również współpracę z Terezą Silon. Akurat Tereza jest artystką. No i ta nasza współpraca artystyczna jest zaplanowana na końcówkę tego roku. W ramach rezydencji artystycznych współpracowałam z Gojki 3 Art Inkubatorem w Sopocie oraz Sesi Space w Brnie w Czechach. I tam również przeprowadziłam wydarzenia partycypacyjne, a goszczące mnie instytucje zapewniają mi wsparcie zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne. Brałam również udział w szeregu wystaw i projektów, m.in. Niepokój przychodzi o zmierzchu, w Zachęcie w Warszawie, Sugar and Salt w Galerii Monopol, również w Warszawie, Żabka i Pajęczyca w Fundacji Rodziny Staraków, ale też w projekcie polsko-norweskim pod tytułem Struktury przeplatania. No tym samym też w rezydencjach badawczych towarzyszących temu projektowi, które odbyły się w Łodzi oraz w Oslo i Bergen. Byłam również uczestniczką rozbiegu, takiego kilkudniowego wydarzenia, w którym osoby artystyczne współpracowały z osobami kuratorskimi z całej Polski. No a w najbliższej przyszłości też czeka mnie współpraca z BWA Wrocław, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Galerią Kronika w Bytomiu. I wszystkie te dodatkowe aktywności, mimo iż nie wymieniam ich w IPB, są powiązane z moim projektem badawczym, dlatego postanowiłam o nich tutaj teraz wspomnieć. Kolejnym filarem, bardzo ważnym w mojej pracy, jest przeprowadzenie krytycznego studium wobec mojej praktyki, dlatego przeprowadzam krótkie wywiady z uczestniczkami i uczestnikami wydarzeń, które organizuję. Przykładową ankietę z pytaniami załączyłam w sprawozdaniu, więc tam można sobie zobaczyć te pytania. I głosy tych osób pomagają mi kształtować każde wydarzenie, no i też dostosowywać je do istniejących potrzeb. Są bardzo, bardzo cenne, bo
często też wskazują na takie elementy, które na przykład powinnam wyeliminować, które w jakiś sposób mogą być na przykład krzywdzące. Oprócz takiego wywiadu sięgam też po taką bardziej tradycyjną metodę, czyli rozmowy po prostu jeden na jeden z osobami z doświadczeniem utraty. Tutaj również zamieszczam przykładową rozmowę w tej części utajnionej. Są to jakby dwie odrębne rzeczy, aczkolwiek wydaje mi się, że poniekąd uzupełniające się, dlatego też wnioski z obu tych typów wywiadów oraz też fragmenty ich treści zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym, które planują jako podsumowanie mojej pracy nad projektem doktoranckim. No i ta książka będzie takim zwieńczeniem moich badań i finalnym efektem.